Z Ewangelii według świętego Mateusza. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Ta metafora Pana Jezusa jest bardzo trudna. My ją bardzo często odnosimy do kwestii powołań kapłańskich i zakonnych. I rzeczywiście ona się bardzo sprawdza w takiej roli. To jednak ciekawe, że traktujemy osoby powołane do kapłaństwa i do życia zakonnego jako kogoś, kto ma przyjść na pole właściwie już gotowe, na którym nie wiadomo kto siał i rządź, czyli zbierać plon. Przez to, że odetnie się roślinę od jej korzenia, po to, żeby ją potem wyłuskać, żeby zdobyć ziarno w niej ukryte. Ktoś mógłby powiedzieć, to okrutne, korzystać z cudzej pracy, zbierać to, co ktoś inny zasiał, odcinać od korzeni, pozbawiać życia i jeszcze samemu się tym ziarnem, które się zdobędzie, karmić. A jednak taka jest historia świata i ludzkości, że to nie człowiek sieje dobro, tylko Bóg. My tylko przychodzimy, by to dobro zebrać. To odcinanie jest bolesne dla nas najintensywniej, ale potem się okazuje, że z tego odcinania przychodzi wielki owoc, wielkie dobro, zbiory ziarna. I to ziarno można potraktować w sposób dwojaki, bo można je całe zjeść, a można część tego ziarna rozsiać znowu, rozsypać. No i to jest nasze największe wezwanie, wołanie Boga. Rozsypujcie to, co jest wasze, bo jak będzie rozsypane, to będzie plonem dla następnych pokoleń. Bóg zaprasza do hojności, bezinteresownej hojności i zaprasza do tego, żeby siać nawet wtedy, gdy wiadomo, że nie będziemy mieli szansy zbierać, że zbierać będzie ktoś zupełnie inny. Do zobaczenia jutro.